Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na czytaniu miłosnym dla par na marzec 2021. Dzisiaj zrobimy sobie rozkładzik przy pomocy talii 4 pory roku, następnie wylosuję dla Was jedną kartę wsparcie w miłości, karty anielskie i jako podsumowanie jedna karta klucz anielski z taką puentą na zakończenie tego rozkładu. Czytanie dotyczy osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Dla osób samotnych, tak zwanych singli, będzie osobny film z czytaniem miłosnym. I teraz tak, będę mówić ogólnie partner życiowy. Oglądają mnie i panowie, i panie. Każdy z Was wie, z kim tworzy relacje, o kim myśli, do kogo kieruje uczucia. Po lewej stronie będzie Wasza energia, po prawej Waszego partnera. Energie mogą się mieszać, zamieniać miejscami, w zależności od Waszych przeczuć, przemyśleń i zamiarów. Przypominam również, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli z Wami nie rezonuje, zachęcam, żebyście dodatkowo odsłuchali film ze swoim znakiem ascendentalnym, również ascendentalnym znakiem swojego partnera. Jeżeli jeszcze nie znacie takiego znaku, odsyłam Was na stronę, do której link macie w opisie tego filmu. Tam możecie taki znak sobie obliczyć, jeżeli znacie dokładną godzinę i miejsce swojego urodzenia. Przechodzimy do rozkładu. Karty są już potasowane. I już patrzymy, kochani, co tam u skorpionów ciekawego w życiu uczuciowym. Co skorpion myśli na temat swojego partnera? Pustelnik. Co Wasz partner myśli o Was? Koło fortuny. Co skorpion czuje do swojego partnera? Paść denarów. Co Wasz partner czuje do Was? Król mieczy. Jakie są plany, zamiary skorpiona względem partnera? Umiarkowanie. Jakie są plany, zamiary Waszego partnera względem Was? Królowa kielichów. Jak skorpion traktuje swojego partnera? As mieczy. Jak Wasz partner traktuje Was? Sześć mieczy. Co lub kto Was łączy? Siedem kielichów. Co lub kto Was dzieli? Wisielec. Jak będzie wyglądała Wasza relacja na początku marca? Siedem mieczy. Połowa marca. Dwa denary. I koniec marca. Dwa miecze. W tle czytania mamy 6 denarów. No dobrze, kochani. Trochę tych mieczy dużo. Mało kielichów, bardzo mało. No ale zobaczmy. Skorpion czuje się osamotniony. Bardzo taki ostrożny, wycofany. Natomiast Wasz partner ciągle niezdecydowany. Właśnie być może nie docenia Was w jakiś sposób. Ciągle zmienia zdanie. Sam nie wie, czego chce. Bądź często wyjeżdża, tak? Zobaczmy. Pustelnik. Karta siły.
No właśnie, czy ta relacja jest na siłę, kochani? Ewentualnie zastanawiacie się, jak tu dotrzeć do waszego partnera. Pustelnik, ostrożność, tęsknota, ale też takie przemyślenia, co dalej? Czy to ma sens? Czy to jest właściwa droga? Czy ja tego naprawdę chcę? To, co czujecie do swojego partnera, paść denarów. No, cały czas dajecie szansę tej relacji i naprawdę poważnie jesteście zainteresowani kontynuacją tego związku. Wydaje mi się, że to nie jest jakoś długoletni związek. Nawet nie jesteście chyba małżeństwem. Tworzycie parę, ale jakoś bez takich większych deklaracji, poważnych planów na przyszłość. W waszym sercu może być jakiś zodiakalny byk bądź panna. Zastanawiacie się cały czas, czy warto inwestować swoje uczucia w tego partnera bądź partnerkę, tak? Czy będzie coś po prostu z tego poważnego? Do czego Skorpion dąży? No, umiarkowanie, do równowagi. Ta równowaga tutaj też mówi w tej szóstce denarów, tak? Pod spodem dziesiątka denarów. No, po prostu Skorpion chce mieć spokojne, normalne życie. Partnera, na którym zawsze może polegać. Że jak zainwestuje w tego partnera, w ten związek, to będzie zadowolony, bo dostanie to, na czym mu zależy i wszyscy będą szczęśliwi. Ta wzajemność, to takie równouprawnienie, pomoc, docenianie się i uzupełnianie w związku. Skorpion jest cierpliwy, ale kosztuje go to wiele emocji, wytrwałości. Cały czas pracuje nad sobą, no i stara się, żeby coś z tego było. Oczywiście w tyle może być też sytuacja finansowa bądź zawodowa wasza, tak? Zwłaszcza jeżeli jakieś problemy z pracą wkradają się na podłoże emocjonalne tego, co was łączy, co się między wami dzieje. Kochani, u moich sąsiadów na górze jest jakaś, nie wiem, zażarta dyskusja. No trudno, ja muszę robić wam czytania. Więc jak słyszycie jakieś odgłosy, to absolutnie nie ode mnie. Ja siedzę sobie tylko w domu sama z moimi psiorami, które całe szczęście nie reagują na takie bodźce. Nie są jazgotliwymi pieskami, bo tak to byśmy w ogóle nie mogli żadnego czytania zrobić. One sobie grzecznie śpią. No cóż, uroki bloków, ale to już wam wiele razy mówiłam, więc nie zwracajcie po prostu na to uwagę. Mam nadzieję, że tego nie słychać. No, mikrofon mam też w otulince, jeszcze jest wygłuszacz, więc myślę, że to jest docieralne tylko do moich uszu. Ale wracamy do czytania. Jak Skorpion traktuje swojego partnera? No i mamy tutaj asa mieczy. As mieczy. Skorpion coś sobie przemyślał, przeanalizował, długo myślał. Oj, w tym pustelniku długo myślał, w tym wisielcu też, mimo że pewne rzeczy wiedział, starał się wybiegać w przyszłość, tak? Zobaczyć, jak to dalej będzie, wyobrazić sobie, czy w ogóle taka relacja ma sens. I teraz Skorpion będzie żądał wyjaśnień. Być może to, co sobie gdzieś tam w głowie poukładał, przemyślał, do jakichś wniosków doszedł, będzie chciał zakomunikować partnerowi. I albo będzie odcięcie, albo sobie wszystko wyjaśnicie i spróbujecie podążać w innym kierunku z tą relacją, tak? Coś zmienić, żeby było po prostu dobrze. Bo Skorpion, wydaje mi się, czuje się niedoceniony. Nie czuje obecności partnera w tej relacji, tak? Jego zaangażowania, jego wkładu własnego, własnej osobowości, uczuć, pracy. W to, żeby było dobrze. No do tanga trzeba dwojga, kochani. I choćby, nie wiem, jedna ze stron stawała na głowie i robiła wszystko, żeby było dobrze, to jeżeli druga podchodzi lekceważąco do tego i jej się po prostu nie chce, bądź jej nie zależy, no to nie będzie z tego udanej, harmonijnej relacji, tak? Nie będzie tego partnerstwa. Trzeba sobie pomagać, wspierać się i razem budować związek, no. Jeżeli ktoś sam coś buduje, no to jest singlem. Zobaczmy. Rycerz buław. Zaangażowanie, zaufanie,
pewność siebie. Być może Skorpion teraz właśnie nabrał tej pewności siebie, będzie działał w swoim interesie. No dobrze. Natomiast jeżeli łączył Was tylko jakiś romans, to być może Skorpion będzie chciał to zakończyć. Bo nie widzi przyszłości z tym mężczyzną, bądź kobietą, tak? Cały czas no, dawał sobie szansę, jeszcze różne opcje bierał pod uwagę. A może jeżeli nie tak, to inaczej. No, może jakoś jeszcze się dotrzecie. Ale po takim chłodnym przeanalizowaniu tego wszystkiego, być może jednak dochodzi do wniosków, że czas coś zakończyć. Mówię Wam różne wersje, żebyście coś tam dla siebie wybrali. Tylko te karty, które oczywiście z Wami rezonują. Co myśli o Was Wasz partner? I mamy tutaj kartę Koła Fortuny. No, to, co powiedziałam, nie docenia Was, jest niezdecydowany, często zmienia zdanie, być może często też gdzieś wyjeżdża, podróżuje. Oddalacie się emocjonalnie od siebie i osoba taka przewrotna, która się kręci w kółko i sama nie wie, czego chce, no nie do końca będzie mogła ustać w miejscu i ustabilizować swoją sytuację, jeżeli chodzi o relacje. Do tego dochodzą kłamstwa, jakieś tajemnice. Ukrywa przed Wami swoje prawdziwe intencje, swoje prawdziwe uczucia. Utrzymuje Was w jakichś pozorach, czyli wpływa na Was niekorzystnie, tak? Mówi Wam to, co chcecie wiedzieć. Jeżeli mówi, że kocha, to nie do końca jest to prawda. No, zwodzi, no. Nie jest to wszystko tak, jak Wam się wydaje, Skorpiony. Nie do końca to tak wszystko wygląda. Tutaj też jakby nie możecie ufać partnerowi. Tym bardziej, że to jakieś kłamstwa się pojawiają. Czy Was kocha? No, na pozycji serca król mieczy. To jest osoba jakoś poraniona, jakaś, nie wiem, zamknięta w swoim świecie, broni dostępu do tego ognia, tak? Który gdzieś tam wewnątrz, jakaś iskierka być może pała. Broni się przed Wami. Wszystko jest takie na ostrzu noża, naostrzone, najeżone, więc tutaj no... No chłód. I 9 mieczy. No albo jesteście w związku z osobą, która naprawdę przeżyła jakieś w przeszłości traumatyczne wydarzenia. No nie wiem, może jest po rozwodzie, może straciła kogoś w tragicznych okolicznościach, może się boi, może cierpi na jakieś depresje, może jest niezrównoważona emocjonalnie. Ale nie mogę nazwać tego miłością, kochani. Więc tutaj no, jest jakiś zgrzyt, jest jakieś zacięcie. Jakie ma zamiary królowa kielichów? No czuć się w Waszym towarzystwie bezpiecznie. Też chce się zakochać i też chce podjąć jakąś dojrzałą decyzję, ale bardziej na zasadzie przyjaźni chyba niż miłości. Ta osoba nie jest dojrzała do uczuć. Mamy kartę głupca. Może. To jest na zasadzie takiej. Coś się wali, wyjaśniacie sobie coś poprzez rozmowę, więc ta osoba jakby zaskakuje, coś do niej dociera. No dobra, przyjmę Twoje warunki. Zaczynamy od nowa, ale po tym od nowa znowu jest dobrze jakiś okres i znowu zaczyna się coś sypać, walić, bo znowuż ta osoba zmieniła zdanie, znowu się wykręca kota ogonem, że tak powiem, i no jest niedojrzała emocjonalnie. Jest niedojrzała emocjonalnie, nie wiem, robi z siebie głupka albo głupoty jakieś w życiu. Bądź często wyjeżdża i podróżuje, tak? I nie ma po prostu czasu na tą relację, dlatego ta relacja kuleje, ta relacja po prostu nie jest scalona. Nie ma jakiegoś elementu, który by Was ze sobą, że tak powiem, na stałe scalił, żebyście tworzyli jedność. Nie, każdy gdzieś tam żyje swoim życiem i to się rozbiega, tak? Jak traktuje Was Wasz partner? No, szóstka mieczy oddala się emocjonalnie. Chce się wyprowadzić, zrezygnować, wyjechać, odejść. Myśli o tym. Albo zmienić coś na lepsze. Tylko pytanie, co? No bo tych kartach tutaj nie widzę. No niebawem dowiecie się, bo będzie jakiś SMS, będzie jakiś list, będzie jakaś wiadomość. Może telefon. No chyba, że ma jakiś nowy pomysł i będzie teraz działał nieprzewidywalnie, będzie próbował zaangażować się, tak? Coś zmienić, coś poprawić na lepsze, zaangażować siebie samego, bo może to jest osoba, która faktycznie, no,
ma szansę stworzyć udany związek, tylko jest po jakichś przejściach, jest po jakiejś trudnej sytuacji, gdzie boi się zaufać, bo ktoś ją bardzo kiedyś w przeszłości zranił, skrzywdził, tak? Nosi w sobie jeszcze jakiś smutek, jakiś strach, jakieś lęki, obawy, bądź wyrzuty sumienia. I potrzebuje czasu, żeby się otworzyć, potrzebuje pracy nad sobą. No skorpion jest na razie cierpliwy i stara się pracować, daje czas, tylko ile może czekać? I zdaje sobie skorpion sprawę, że to jest trudna relacja, że musi podejść sposobem do tego partnera, tak? Czyli zmierzyć się z bestią, załagodzić jakoś konflikt, odpowiednio porozmawiać, odpowiednio się zachowywać, nie wiem. Jak z małym dzieckiem. Bo tak tutaj to wygląda. Co Was łączy? Siedem kielichów. No jakieś marzenia, fantazje, ale to jest wszystko palcem po wodzie pisane. Nie wiem, czy skorpion, czy Wasz partner szuka partnera idealnego, który nie istnieje. No może są jakieś motyle w brzuchu, może coś Was ku sobie ma, ale to nie jest jeszcze takie, to nie są denary, gdzie konkret, tak? Skorpion chciałby, no chciałby dać szansę, chciałby spróbować. Paść denarów to jest takie zaangażowanie, tak? Pielęgnowanie tej relacji. Pilnowanie swojego ogródka. I czekanie, kiedy zacznie coś tam kiełkować, bo ja się tak staram, ja pielę, ja podlewam, ja nawożę tą ziemię, tak? Żeby ten grunt pod ten związek był jak najlepszy, żeby ta gleba wydała owoce. Więc skorpion jest w sercu zaangażowany, on chce, ale no niestety serce Waszego partnera mówi stop. On się najeżył tymi mieczami, po prostu no odgrodził i jeszcze Wam grozi. Jest szorstki, chłodny. No nie ma tego czegoś. Nie ma tego czegoś. Karta świat. Niektórzy z Was są w związku z obcokrajowcem bądź cudzoziemcem, bądź osobą mieszkającą za granicą. Natomiast skorpionowi marzy się, żeby wszystko się między Wami poukładało, żebyście mogli wejść w jakiś nowy etap, tak? Waszej relacji. Może coś zmienić w pracy, jeżeli często ta osoba podróżuje gdzieś, wyjeżdża w sprawach służbowych za granicę. Dobrze, początek marca, 7 mieczy. Jakieś kłamstwa, jakieś sprawy, które są przed Wami zatajane, ukrywane. Więc uważajcie tutaj, bo Wy czegoś nie widzicie, moje kochane skorpiony. Skupiacie się na pewnych sprawach, a nie widzicie tego, co powinniście widzieć. Może niektóre skorpiony już chcą sobie odpuścić, nie chce im się walczyć. Rezygnują. To jest takie też unikanie troszeczkę odpowiedzialności ze strony Waszego partnera, który nie docenia Waszych starań. Wy jesteście tą syrenką, a ten mężczyzna bądź kobieta siedzi zablokowana emocjonalnie, totalnie, tak, pod tym drzewem. I cokolwiek by skorpion zrobił, wyszedł z jakąś inicjatywą, no naprawdę musi, wydaje mi się, że to jest taka trudna sytuacja, że macie tak poblokowanego partnera bądź partnerkę, skrzywdzonego, który z pozoru, no jest wszystko okej, ale wewnątrz jest w rozsypce i tak, taki pancerz na siebie założył, że tak jakby z kruchą porcelaną skorpion miał do czynienia. Musi delikatnie ważyć słowa, odpowiednio zachowywać się, no, mieć odpowiednie podejście. Chyba, że to jest osoba bardzo uparta. No to nie wiem, czy wtedy warto w ogóle coś takiego tutaj ciągnąć, ale raczej jest jakiś stres, jakieś złe doświadczenia. No chyba, że te złe doświadczenia dotyczą Waszego związku. Więc jeżeli coś w przeszłości było przeskrobane, jakaś uraza, jakiś żal, zranione serce krwawi, no to być może tutaj, no, dlatego skorpion chce pracować nad poprawą tej relacji. Połowa miesiąca, dwa denary, czyli znowu tak, niezdecydowanie, brak konkretów. Raz jest dobrze, raz jest źle. No ciężki orzech do zgryzienia ten Wasz partner, naprawdę. Niestabilność.
cały czas taka huśtawka nastrojów. Raz jest dobrze, już się wydaje, że się sytuacja ustabilizowała, znowu zły humor, wpływ księżyca być może pełnia i nie poznajecie swojego partnera, tak? Blokuje się, odcina, koniec. Nie chce na ten temat rozmawiać. Ucieka myślami, ucieka z rozmową, wycofuje się, tak? Wycofuje się. Zobacz. Trzy kielichy. Tutaj też może być historia związana z jakimś romansem. Może jest osoba trzecia. I skorpion tego nie widzi, że jest oszukiwany, okłamywany. Może jest jakiś romans gdzieś za granicą właśnie, gdzieś w miejscu, gdzie często wasz partner, partnerka wyjeżdża. Natomiast to tak na marginesie, wracając do tej pierwszej wersji, jeżeli są jakieś problemy między wami, nie ma żadnych kochanków, żadnych osób trzecich, po prostu no, jest jakiś problem, nieprzerobiony, niewybaczony, nieprzedyskutowany, no to tak naprawdę skorpion cały czas się stara, tak? Stara się, żeby wszystko między wami się ułożyło, żebyście się cieszyli tą relacją. Natomiast koniec marca znowu blokada. I znowu ten orzech, ta kość niezgody. Zobaczcie, dlaczego mówię o tym orzechu. No tutaj mamy taki duży włoski orzech piękny, tak? Te dzieci starają się go rozłupać chyba, bujając się na tej huśtawce. Czyli trudna sprawa. I ta trudna sprawa powoduje znowuż konflikt słowny. Nie umiecie się dogadać. No właśnie. Być może trzeba się zastanowić, coś przemyśleć. Albo nie widzicie tego rozwiązania, tak? Tutaj jakby ten orzech się rozłupał, zobaczcie. Wy stoicie w tym orzechu. Bardziej kasztany, no nie wiem, przyjmijmy, że to jest ten orzech. I teraz się kłócicie o zawartość, czyli o to, co najlepsze. Tak? Ta skorupka pękła. A jak skorupka pękła, to być może udało wam się przedrzeć przez ten pancerz serca waszego partnera, tak? Gdzieś tam być może poruszyliście jakieś tematy, gdzie ta skała zaczyna pękać, kruszyć. I teraz zastanawiacie się, co dalej. Co z tym orzeszkiem zrobić? Nie wiem, czy pewnych spraw nie widzicie, czy nie chcecie widzieć, czy dopiero musicie się zastanowić znowuż nad taktyką podejścia do swojego partnera. Może znowuż był jakiś problem, o który się poróżniliście. To jest 6 denarów. To może mieć związek z pieniędzmi, z pracą, z utrzymaniem domu, z płaceniem alimentów na przykład, rozliczaniem się, bądź po prostu sprawiedliwym traktowaniem. Ja tobie daję coś od siebie i chciałabym, żebyś ty mi też coś w zamian dał, a nie tylko jedna strona cały czas inwestuje, inwestuje, inwestuje i nic z tego nie ma. A ta druga tylko czerpie korzyści i nie dzieli się, tak? Nie dzieli się sprawiedliwie. Nie umie się podzielić. Wszystko bierze dla siebie. No właśnie, przemyślcie sobie to, kochani. Jaka rada dla was? Karta gwiazdy. Miejcie nadzieję. Zaufajcie sobie, zaufajcie przeznaczeniu. I róbcie tak, żebyście byli szczęśliwi. Nie wiem, może niektórym sprawia satysfakcję i czują się zrealizowani właśnie angażując w takie trudne związki, bo wtedy jaka to jest nagroda, jak uda wam się ten orzeszek mieć dla siebie, tak? Teraz mi się epoka lodowcowa kojarzy z tym wiewiórem, który tam ciągle przez ten orzeszek coś przeskrobie i powoduje jakiś kataklizm. Ale to tak do śmiechu tylko. Natomiast chodzi tutaj o to, żebyście robili tak, żeby to sprawiało wam satysfakcję, żebyście walczyli o swoje szczęście. Jeżeli wam sprawia satysfakcję walczenie o partnera i spowodowanie, że ten pancerz z niego całkowicie opadnie, bądź uzdrowi się jego serce, że zaufa wam, że pokocha całym sobą, no to realizujcie się w tym. Natomiast jeżeli wy oczekujecie szczęścia, spełnienia, a na razie czujecie się osamotnieni, niedowartościowani,
nieuzupełnieni przez tą drugą stronę, tak? No to zastanówcie się, co jest waszym szczęściem i podążajcie za tym szczęściem. Nie poświęcajcie swojego życia dla kogoś, kto tego nie docenia. Tak? Gwiazda jest to karta nadziei, karta akceptacji i szansy na dobrą przyszłość, więc tutaj no, wszystko przed wami, wszystko od was zależy, kochany skorpion. Na co, na kogo macie uważać? As kielichów. Zbyt emocjonalne podejście do sprawy, ale też do kogo lokujecie swoje uczucia, tak? I czy to was spełnia, czy to już jest ta osoba, ta ostateczna osoba, z którą chcielibyście spędzić resztę życia. Czy jesteście zakochani, czy to jest prawdziwa miłość? No dobrze. I aniołek dla was. Aniołek dla naszego skorpiona. Pozostań optymistą w kwestiach uczuciowych. No właśnie, tak jak ja tam mówię, żeby mieć nadzieję, żeby zaufać. Proszę bardzo. Pozytywne myślenie i wiara zapewnią ci romantyczność. Pozytywne nastawienie, myślenie. No, ja widzę, że wy jesteście pozytywni. Ostrożnie, ale pozytywni. Pracujecie nad sobą, nad tym, co się dzieje między wami. Angażujecie się w ten związek. Myślicie o tym. Rozważacie, co tu zrobić, tak? Żeby było lepiej. Staracie się. To raczej druga strona jest jakaś taka wycofana. Sama nie wie, czego chce. Może nie dojrzała do pewnych rzeczy. Ale miejcie zaufanie. Miejcie wiarę w sobie i pozytywne myślenie, a być może sytuacja się niebawem wyjaśni. I aniołek, współczuj innym. No właśnie, kochani, być może w tej sytuacji naprawdę trzeba współczuć tylko partnerowi. Że coś się wydarzyło w przeszłości, że on się tak boi, jest taki ostrożny, taki rozważny. No mówię, może to być czytanie dla osób, które właśnie związały się z osobą poranioną, doświadczoną jakimś traumatycznym wydarzeniem z przeszłości. Oczywiście nie z wami, z jakimś byłym partnerem bądź partnerką. Został jakiś ślad i teraz, żeby odbudować zaufanie, odbudować. Może ta osoba w ogóle już uważa, że ona nie potrafi kochać, bo ta iskra, ten ognik, który się ledwo tlił, już zgasł. A waszym zadaniem jest go rozpalić. Jeżeli oczywiście wam zależy być w tej relacji, tak? Angażować się. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, czytanie ogólne może tylko dla jednej osoby. Piszcie w komentarzach, jak wy to widzicie. Jeżeli wstydzicie się napisać komentarz, piszcie do mnie maile. Bo czasami tak jest, że utożsamiacie się z czytaniem, ale nie chcecie publicznie o tym pisać i wysyłacie mi prywatnie informacje. No czasami są łatwe czytania, czasami trudne, ale no takie karty są. Nic na to nie poradzę. Być może jakaś osoba musi sobie coś uświadomić. Życzę wam mimo wszystko wspaniałego miesiąca. Pamiętajcie, żeby sprawdzić znak ascendentalny. Może tam coś uzupełnicie. Zawsze bierzcie tylko te karty, które chcecie, które rezonują. I cóż, dużo miłości, radości, pogody ducha i zdrowia wam życzę, kochane skorpiony. Widzimy się na kolejnych filmach. Dziękuję wam za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.